Cześć kochani, tu Paula, witajcie na Polach Książkowych, witajcie w Reading Vlogu. Dzisiaj mamy środę 8 marca, czyli wyjątkowy dzień, bo Dzień Kobiet. I ogólnie dzisiaj jest taka piękna pogoda, przez cały dzień świeci słońce, jest no dosłownie, no fenomenalnie. Przez ostatnie tygodnie byłam przykuta praktycznie do łóżka, więc nie miałam za bardzo czasu ani chęci do czytania. Ale teraz mam i ogólnie, no właśnie, nie wiem, jakoś tak ta pogoda ostatnio tak się fajnie zrobiła, już nie jest tak pochmurno, jest dużo więcej słońca ostatnio, także naprawdę moje roślinki nawet pousychały i powiędły, właśnie na nie patrzę i po prostu będę musiała jedną z nich przesadzić, bo jakby już się nie mieści, nie chce się rozwijać, mam młode pączki, które w ogóle nie chcą się dalej ewoluować i muszę ją po prostu przesadzić, no bo widocznie ma tam zbyt ciasno, no i muszę podlać je przede wszystkim, marnie wyglądają. Dzisiaj, z racji tego, że właśnie, że jest 8 marca, wychodzę z mamą wieczorem do restauracji, po prostu posiedzimy sobie i spędzimy miło czas, więc ogólnie fajnie. No a co przygotowałam do czytania? No to tak, są to książki bardziej takie na luzie, bo ostatnio czytałam takie książki trochę mniej odchamiające, bardziej takie, wiecie, z polotem i mam po prostu ochotę na coś lżejszego. I tak, pierwsza książka to będzie książka Wyklęci Agnieszki Zasadki. Mam nadzieję, że dobrze wam, po prostu nie mam jej fizycznie, tej książki, a mam ją w telefonie i będę ją najprawdopodobniej albo słuchać w audio, bo jest, albo będę czytać na moim nowym Kindlu, bo dostałam na urodziny, właśnie miałam 30 urodziny, jeszcze balony się trzymają, w ogóle są takimi, jakby już są takie wypompowane, ale dalej są przy suficie jeszcze, bo to były takie, wiecie, balony z helem. No więc tak, wracając do tej książki, Agnieszka Zasadka, i to jest z cyklu Era Cieni. Ta książka to jest ogólnie debiut literacki tej autorki i naprawdę ma bardzo, bardzo dobre oceny. Mi się wydaje, że to jest coś podobnego do Ilony Andrews, że tam jakby podobny jest świat w sumie. Też jest jakaś tam walka z tymi stworkami jakimiś i tak dalej. No taki, nie wiem, wydaje mi się, że tak konstrukcja jest bardzo podobna, no ale to zobaczymy. Opis był taki trochę dla mnie enigmatyczny, więc zobaczymy, co tam będzie. I właśnie teraz wyszła druga część tej książki, druga część tego cyklu, więc po prostu sobie przeczytam to, jak mi się spodoba, to następną. No ale tak właśnie, jeżeli chodzi o takie książki okołopremierowo, to wam chciałam o tym wspomnieć i właśnie chciałam się zabrać za ten cykl. Dawno tyle nie gadałam, więc mogę mieć zadyszkę. Kolejną książką, którą bardzo chcę przeczytać, jest Vengeful w jej Schwab. I no, sami wiecie, że podobała mi się ta książka nikczemni, więc kontynuacja jest rzeczą naturalną, że chcę to po prostu, że chcę to przeczytać. Ja się przy tamtej książce naprawdę dobrze bawiłam, byłam bardzo wciągnięta w fabułę. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o nikczemnych, no to tam była tak ta fabuła skonstruowana, że my cały czas chcieliśmy się dowiedzieć, co dalej i co dalej. I mam nadzieję, że tak samo będzie w tych Mściwych. Kolejne książki to są już książki z cyklu około dziecięco-młodzieżowego. I są to kontynuacje serii, które już miałam zaczętych. I po prostu, wiecie, nie wiem, czy przeczytam je wszystkie. A zresztą, nie wiem, może w trakcie tego reading vloga, na przykład po przeczytaniu Nikczemnych, zechce mi się coś innego czytać w ogóle. Więc na pewno zobaczycie po tytule i po zdjęciach, co czytałam. Zaraz właśnie jeszcze tutaj trochę ogarnę w domu, się pomaluję i zobaczymy jakby co tam z tego wyjdzie. Coś może w międzyczasie posłucham, bo dostałam też słuchawki bezprzewodowe od mojego męża na urodzinie. Taki chwali vlog trochę, ale naprawdę te prezenty były udane i wszystkie na pewno mi się przydadzą, więc mega. No właśnie, jeżeli chodzi o te słuchawki, to już trochę na nich przesłuchałam, ale mam takie cały czas wrażenie, że jak się obrócę na przykład, to pociągnę ze sobą kabel albo coś, jeszcze nie jestem przyzwyczajona. Ale na pewno to jest duże ułatwienie, jeżeli chodzi o takie, wiecie, o słuchanie audiobooków. Bo ja często na przykład mam jakieś dresy bez kieszeni albo coś takiego, nie mam gdzie wsadzić tego telefonu, więc to naprawdę dla mnie jest turbo, turbo fajne. A i tak, i zrobiłam jeszcze duże przemeblowanie w sypialni. Znaczy ja zrobiłam, mój mąż zrobił z jakiś miesiąc, ponad półtorej miesiące temu może, no ale nie, no wiem, że nie jesteście na czasie i zmieniłam kolor włosów, ogólnie one były takie turbo fioletowe i
No, ale tak, w piątek też czekam, nie widzę ta u fryzjera i będę je po prostu poprawiać. No tak dużo jest tutaj. Dużo tutaj się działo. Dużo rzeczy jakby, nie wiem, czy was interesują, ale po prostu one były i zaistniały w moim życiu. Więc tak to jest. I nie wiem, jak to działa, ale mówienie do kamery naprawdę wyzyskuje ze mnie 200, może 300% energii, którą ja na co dzień emanuję. I to jest takie magiczne, że byłam zwłokiem przez cały dzień, usiadłam tu przed wami i po prostu jest naprawdę super. Żałuję, że wcześniej się do tego nie zabrałam, ale też raz nie miałam ani chęci, ani siły. Nie miałam co wam przedstawiać, dlatego że, no mówię, nic ani nie czytałam, ani nie robiłam, więc takie coś. I co? I zabieram się tutaj do ogarniania. No i wam, dziewczyny, oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta. Czy jesteście młode, czy stare, nieważne. Każda z nas jest kobietą, każda z nas zasługuje, żeby, wiecie, żeby czuć się docenioną. Nie tylko dzisiaj, przez cały czas. Jak oczywiście każdy człowiek, tak? Ale dzisiaj jest akurat święto kobiet, więc o kobietach po prostu mówię. Mam po prostu nadzieję taką, że dobrze się czułyście się, dobrze czułyście się w dzisiejszym dniu i nie wiem, może dostałyście coś miłego, coś fajnego, coś, co wam poprawiło humor. Więc teraz serio, ja już zmykam i się widzimy potem. Cześć, witajcie w piątek 9 marca. Posłuchałam trochę tych wyklętych, ale tak naprawdę to fragmencik. I zaczyna się naprawdę bardzo fajnie, w sensie jeszcze tam za bardzo nie wiem, o co chodzi, ale chodzi mi o sam styl pisania, że on naprawdę bardzo fajnie się zaczyna. Naprawdę to jest takie, że chce się tego czytać, słuchać. Dalej, jeżeli chodzi o nikczemnych, to przeczytałam nie wiem, chyba ze 120 stron, no i tak. Sam początek, ten pierwszy prolog czy pierwszy rozdział, po prostu miałam takie wow, ale mi się chce to dalej czytać, naprawdę było mega, bo to była zupełnie inna sprawa niż z pierwszej części, a już w kolejnych rozdziałach przez następne 100 stron wracamy do Wiktora i do tego, jak on sobie radził po tej pierwszej części. Czyli mamy cały czas jakby zdarzenia na przestrzeni lat, tylko przeskakujemy sobie w czasie. To takie tak trochę mnie nużyło miejscami. Ale wiadomo, no to gdzieś tam po prostu musiała zostać przedstawiona historia w celu takim, żeby to było wiadomo, co jest później. No i znowu potem wracamy do tej historii, która była na samym początku. No i jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak to się skończy, co to z tego wyjdzie, bo seria zaczyna się mega ciekawie. No a do jutra mamy rekrutację w przedszkolu i po prostu wychodzę teraz, ale mam zadyszkę. Wychodzę teraz, żeby tam dostarczyć dokumenty jakieś tam dodatkowe, bo jest takie oświadczenie, którego nie mogę złożyć podpisem zaufanym i muszę po prostu pójść na miejsce i tam podpisać, więc idę. I pewnie po drodze sobie włączę jeszcze tych wyklętych, także no, będziemy się update'ować, a tak z takich innych spraw. Monstera powstała do życia. Także jest spoko, podlanie jej zadziałało, bo jak widzieliście, to ona była już w takim totalnym oklapie, muszę tylko jeszcze pozbierać te liście, ale one nie są do końca jakby suche, tylko są takie, wiecie, z tej na dole, to na pewno muszę pozbierać, oczywiście turbo gratów mam w mieszkaniu, nie mówiąc o tej stercie pudeł, które muszę ogarnąć jeszcze, bo oczywiście nie było kiedy, ale teraz mamy szafę, zrobię sobie duże porządki tutaj, więc myślę, że będzie spoko.
Cześć, witajcie w piątek i jest po prostu, wiem, stoko, jest taka straszna pogoda. Mam nagrzany samochód, więc tego tak nie będzie widać, ale wszystko jest w śniegu. I naprawdę cały czas sypie, pada, jest godzina tam po 8, a i tak nic nikt jakby nie zrobił z tym, co się dzieje. No i tak jadę do fryzjera, bo już mam te włosy takie już wypłowiały mocno. I wczoraj trochę przeczytałam tych myśliwych. Ale tam za bardzo, w sensie, no cały czas się po prostu rozwija ta akcja. Nic się tam teraz no szczególnego nie dzieje. Na razie jakby chyba czekamy, aż się splotą te dwa wątki. Ten, co ja wam mówiłam z samego początku. I ten Wiktora, czyli naszego tego głównego bohatera. Więc zobaczymy. Czekamy, co tam się wydarzy. Wyklętych nie ruszałam, w sensie tylko tyle, co tam przesłuchałam fragment po drodze do przedszkola. A więc to tyle, ale z wczorajszych tych kadrów nie powiedziałam wam. Robiliśmy kiełbasę już taką na Wielkanoc i Antoś tam kręcił tą maszynką, więc ogólnie no było śmiesznie. Dobra, ja jadę, bo no Białystok to nie jest duże miasto i w 15 minut niecałe bym dojechała na drugi koniec, ale po prostu sypię i nie chcę, wiecie, nie chcę jechać na wariata, tylko ja naprawdę jadę turbo powoli, bo drogi totalnie nie są odśnieżone. Dobra, no to widzimy się potem. Tak, to już po fryzjerze. Ale to wszystko tutaj na szybie to jest zamarznięte. Chcę trochę nagrzeć samochód, zanim ruszę, bo nie mogę znaleźć skrobaczki. Więc tak, ale o Jezu, kocham moją fryzjerkę, naprawdę. Chyba najsympatyczniejszą fryzjerką, jaką kiedykolwiek spotkałam. I zawsze jest taka troskliwa o klientów. Byłam ostatnio i nie jadłam śniadania. I ona się zapytała, czy by nie pójść, jak chce, to ona nawet do Żabki pójdzie dla mnie po coś do jedzenia, więc naprawdę, no, słodkie. To tak, to ja jadę, będę dalej czytać książki. Ogólnie przez ten czas, co teraz siedziałam w domu, obejrzałam, zaczęłam kontynuować, tak, no, oglądanie Chirurgów i po prostu obejrzałam chyba sezon w 2 dni. Więc tak się mają sprawy. Bo ogólnie długo szukałam Chirurgów do obejrzenia i się okazało, że na Disney Plus są. I tam są też gotowe na wszystko i w ogóle, więc do jedzenia będę miała naprawdę dużo do oglądania. Antosia, ale idziemy do żłobka, wiesz? Nie. Chodź bluzę z piskami nałożymy. Nie. Jak to nie? Dawaj, będziemy wstawać. Antosiu. Wstajemy. Wstajemy. Antośku. Wstajemy do żłobka, chodź.
Hej, a więc mamy 17 marca, piątek, w końcu przyszła wiosna i jest przepięknie od wtorku u nas. Znaczy, w sensie pogoda jest dosyć ciepła i jest w świecie słońca, jest fajnie. Ale tak, przejdźmy do tego, co ja czytam aktualnie. Jestem na końcówce Vengeful, zostało mi 50 stron i po prostu chcę się podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami, zanim dojdę do końca. I tak, ogólnie tutaj te wszystkie mamy właśnie tak jak Wynik Czemnych, że mamy te rozdziały takie ileś tam dni wcześniej, 2 tygodnie wcześniej, tydzień wcześniej, przed jakimś takim, wiecie, no, ważnym wydarzeniem, które kończy tę książkę. I wiecie, mamy coś takiego, że cały czas widzimy, mamy kilka różnych perspektyw tej całej historii, no i właśnie one wszystkie dążą do połączenia się na sam koniec. I tak, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że wszyscy zginą. I powiem szczerze, że ta historia porywała mnie teraz do pewnego momentu, ale teraz właśnie im bliżej końca, tam takie, no ciekawe, że jakby to nie idzie w tym kierunku, w którym ja bym chciała, żeby to poszło, no ale cóż, nie mam innego wyjścia. Jeżeli chodzi o Wyklętych, tam też trochę przeczytałam, nie za dużo, ale przeczytałam, bo mam to w telefonie. I mam taki problem tam z audiobookiem, że mówi, czyta tę książkę ta sama kobieta, która też czytała Emmę. I mi się to tak gryzie, bo o ile ta lektorka wspaniale się nadaje właśnie do takich powieści obyczajowo-historycznych, to do takich fantazy raczej średnio, więc średnio się tego słucha. No ale jeżeli chce już posłuchać w audio, to jakoś ten audiobook nie jest zgrany na legimi z e-bookiem. Że na przykład włączam audiobook, a on mi się włącza w zupełnie innym miejscu niż miałam otwarty e-book. Jak chcę wrócić do e-booka, to też mi się włączy w innym miejscu niż miałam audiobook. Więc no taka bardzo w jeszcze innym w ogóle niż na początku był ten audiobook. Więc no naprawdę jakaś taka dziwna sytuacja. I ta książka absolutnie nie przypomina tych książek Ilona Henrius, jak bardzo się pomyliłam. Ona mi teraz z początku swoim jakby stylem pisana, stylem w jaki jest napisana i samym takim, wiecie, osadzeniem bohaterów, ich opisem, wszystkim po prostu bardzo mi przypomina trylogię Licaniusa. Więc no plus, bardzo się cieszę, że wybrałam sobie tę książkę do przeczytania. No więc tak, kończę, przyjdę podzielić się z Wami tym zakończeniem, bez takim, wiecie, bez spoilerowym w miarę. No ale właśnie, no jestem ciekawa, jak się zakończy ta dylogia. Okej, to wracam do czytania i się widzimy zaraz. A więc cześć, witam się z Wami już po przeczytaniu książki. Minęło jakieś kilkadziesiąt minut, bo jeszcze teraz zamawiałam jedzenie. Zaraz przyjedzie do mnie mama i siostra i zamówiłam tajskie jedzenie z Mama Thai Bistro. I tam wcześniej zamawialiśmy z Łukaszem jedzenie. I właśnie tam jest takie danie o nazwie Koreańczyk i to jest tak pyszne żarcie. Jeżeli jesteście z Białegostoku, to polecam Wam to danie, dlatego że nie było ostre, było w sam raz i było, wiecie, takie słodziutki sos teriyaki. Ja bardzo lubię. A więc tak, jeżeli chodzi o Vengeful Mściwych, to powiem, że jestem usatysfakcjonowana tak zakończeniem, powiedzmy, że skończyło się w to taki możliwy, dobry sposób. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samą książkę, tak już podsumowuję całość, no to wiadomo, Wiktoria Schwab żyje w swoim świecie, gdzie według niej dużo rzeczy może się zdarzyć, ale są one bardzo niekonsekwentne i bardzo takie, wiecie, że człowiek ma milion myśli w głowie pod tytułem przecież można zrobić to, to, to i tamto, że dlaczego akurat to? Że, no tutaj na przykład chodzi o tych ponadprzeciętnych, którzy umierają, tak wiecie, tak na chwilę i wracają do życia. I wtedy zyskują tu swoją ponadprzeciętną moc. I tak, z czym mam... wiecie, to nie jest już takie... To nie jest czepianie się do tej książki, tylko po prostu... Sorry, macham telefonem, ale nie chcę mi się iść po statyw. To nie jest już czepianie się książki, ale po prostu... wiecie, no taka... takie wykazanie takiej zależności między książkami Wiktorii Schwab. I słuchajcie, ile by było na świecie takich osób z ponadprzeciętnymi zdolnościami, ile osób miało śmierć kliniczną. Wiecie, no tak naprawdę byłaby masa osób, dodatkowo wykorzystanie
tych zdolności. Jest na przykład dziewczyna, która potrafi się wcielić w kogokolwiek, kto jest żywy, no i zadając, nie wiem, jakieś rany tej osobie, tej dziewczynie, tak naprawdę krzywdzi się tę osobę, w którą ona się wciela. I tutaj jest nieograniczony, wiecie, tryb możliwości. No naprawdę gdzieś tam te światy u niej nie są takie do końca dopracowane. Tutaj chyba wydaje mi się, że chodzi tylko o to, żeby to się dobrze czytało, fajnie czytało, żeby to się szło z tą fabułą i żeby po prostu to się czytało miło. I takie mam zdanie na temat tych książek. Cała seria, w sensie te dwie książki, naprawdę bardzo dobre. Bardzo mi się fajnie je czytało. Sięgnę chyba jeszcze po książki Wiktorii Szłap. Za mną są 4 jej pozycje, więc być może pójdę dalej za ciosem. Mówię, pomimo tych niedoskonałości jej się naprawdę dobrze czyta. No cóż, dajcie znać, co myślicie o tych książkach, o tych dwóch. I dajcie znać, czy czytaliście Wyklętych Agnieszki Zawadki. Ja do nich wrócę. W sensie teraz, jak już to skończyłam, to wrócę do tamtej książki. Wiecie, jest piątek, chciałabym jeszcze tak do niedzieli coś przeczytać. Ja w ogóle zakładam, że ja będę czytała jedną książkę maksymalnie 2 dni. No ale życie, w sensie ma sytuacja teraz po prostu, jakby mi na to nie pozwala. I tyle. Ale mam nadzieję, że to się wszystko w niedługim czasie zmieni. Więc przepraszam, że ten vlog jest taki rozciągnięty na dniach. Ale ja się cieszę z tego, że go nagrywam i mam nadzieję, że wy też będziecie w jakimkolwiek stopniu zadowoleni. Ci, którzy za mną oczywiście tęsknicie i którzy się mnie pytacie, kiedy będzie film, no to właśnie tak wygląda to kręcenie. Ale wszystko powoli, jeszcze wrócimy do tych regularnych filmów, więc to nic. Tyle z takich wieści. Cześć moi drodzy, witajcie we środę 22 marca. Mam wrażenie, że ten vlog będzie trwał chyba z miesiąc, ale po prostu, wiecie, to jest pierwszy film, który ja wstałem od jakiegoś czasu. Nie mam takiego bata nad głową, żeby to zrobić, żeby to skończyć. Bo nie mam czegoś takiego, że wiecie, że taka obowiązkowość mi się wyłączyła. Więc po prostu czytam wtedy, kiedy mogę, wtedy, kiedy dam radę. I tak. Jest już godzina. Gdzieś, ja wiem, 12:30. Ja w ogóle jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, bo byłam na badaniach rano i miałam problem z ubezpieczalnią. Mam jakby, wiecie, taki pakiet medyczny, który po prostu obejmuje ileś tam placówek. No i miałam skierowanie na badania krwi. I po prostu się umówiłam na dzisiaj, ale nie dostałam od nich żadnego potwierdzenia, bo ja muszę wysłać do nich skierowanie i oni wtedy mi skierowanie, gdzie chcę pójść i w jakim terminie i oni wtedy mi zatwierdzają. No i mi tego nie zatwierdzili, więc ja zadzwoniłam dzisiaj rano. No i pani zrobiła mi to po prostu na bieżąco. Więc pojechałam tam dosyć późno, a badałam glukozy, więc po prostu trochę czasu to zleciało. I tak jak już widzieliście, mam przepyszną rzecz. Może nie wygląda jakoś zbyt zachęcająco tak na pierwszy rzut oka, ale jest to gulasz szegedyński i jest on z przepisu Roberta Makłowicza. To mój ojciec robi doskonale. To jest coś tak przepysznego i to jest właśnie taki gulasz z kapustą kiszoną, ale tam jest jeszcze dodana na koniec śmietana. O matko, jakie to jest przepyszne. Uwielbiam, kocham ten smak i wiecie, taki plus mieszkania koło rodziców, że tato zawsze robi mi jakieś dobre rzeczy do jedzenia. To jest, no, naprawdę, mój ojciec to jest mistrz w kuchni. Nie ma sobie równych. No, może jeszcze tak bym po prostu gdzieś tam postawiała z Łukaszem obok siebie. Ale wiecie, ale mój tato bardzo lubi robić jedzenie, jeżeli się go o to poprosi, więc wykorzystuje takie okazje. No i tak, jeżeli chodzi o tych wyklętych, powiem tylko i lecę jeść, bo naprawdę żołądek mi się po prostu wrzyna już w kręgosłup. To ja powiedziałam, że to jest książka podobna do trylogii Kaniusa i owszem, ona w pewien sposób jest podobna. Nie jest to tak wielowątkowe. W zasadzie mamy jedną główną bohaterkę, wokół której wszystko się kręci i która właśnie jest jakby kluczową postacią do czegoś tam.
jakby nie ma takiej, takiej jakby tajemnicy jakiejś mocnej. W sensie na początku wiadomo, no nie wiadomo o co chodzi, ale potem jakby wszystko się rozwiązuje, a w trylogii Lykaniusa mieliśmy po prostu taką, wiecie, że cały czas taka zagadka za zagadką. I jeszcze tam to się wszystko tak cudownie zazębiało, tam było tyle tych warstw różnych czasowych i tak dalej. O matko, no dosłownie kocham trylogię Lykaniusa. A tutaj, no mówię, klimat jest bardzo podobny, tylko że jest taki... Taka bardzo prosta w fabule ta książka. Nie przeszkadza mi to zupełnie, naprawdę bardzo fajnie się to czyta. Nie brak tej książce wad, bo ma dziwny, taki czasem absolutnie nie... Kurczę, to zawsze tak jest o książce, że jak się powie... Ja mam takie wrażenie, że mówi się, że jest dobra, ale na przykład jest jedna rzecz, która przeszkadza, to już ja mam takie wrażenie, że... Nie wiem, że nie doceniam tej książki albo coś, albo że ktoś nie docenia, ktoś mówi o jej wadach, to już inni mają takie, dobra, to nie będę czytać. Nie, w zasadzie mi to tak aż bardzo nie przeszkadzało, tylko po prostu rzucało to się w oczy podczas czytania. A, właściwie jestem za połową, tak zapomniałam chyba powiedzieć. Chodzi głównie o to, że ona stylistycznie jest trochę śmieszna, bo czasem, wiecie, czasem mam jakąś dziwną budowę zdania, co ja w ogóle miałam takie, jakby dlaczego to zdanie jest tak dziwnie skonstruowane. Czasem mamy takie, wiecie, polotne, takie, wiecie, takie zdania z polotem, takie z epoki średniowiecza, takie, no nie wiem, jakąś tam używają żyć, coś, wiecie, żyć jako tyłek. I wiecie, takie budowy zdania, takie rycerskie, a zaraz potem jest takie coś pospolitego mocno. Więc no to było takie dosyć, to tak mi się trochę gryzło, ale to naprawdę nie jest nic, co przeszkadza ogólnie w odbiorze tej książki. Gdzieś tam, wiecie, dla takich osób, które są wyczulone na takie rzeczy, no to na pewno. Ale no, nie mam na razie nic do zarzucenia poza tym, więc będę dalej czytać sobie, jak tylko zjem, spałaszuję tę miskę gulaszu i bardzo bym chciała. Dobra, to widzimy się potem. Cześć, witajcie w poniedziałek 27 marca. Sorki, że tak się witam z wami butami swoimi, ale chciałam się podzielić z tym, co kupiłam. Tak, te buty kupiłam w Half Price'ie i to są buty Fila. One są tak mega fajne, tak super wyglądają na nodze. Bardzo, bardzo je polecam, tym bardziej, że kosztowały 180 zł. I teraz oczywiście my sieroty się nie zaopaliśmy. Kupowaliśmy dla Łukasza buty i przy okazji ja te sobie wypatrzyłam i kupiliśmy ogólnie 3 pary butów, ale okazało się właśnie, że od soboty w Half Price jest promocja 3 za 2, więc w sumie byśmy tam te 100 parę złotych zaoszczędzili, ale życie, jak to się nazywa, ja zawsze tak trafiam, więc bardzo fajne buty. I teraz buty, na które będziecie mieli za chwilę przebitkę, to są buty z Acardo, to jest polska firma, buty są ręcznie robione w Polsce. I tak, one są skórzane. Tylko że ja po prostu się nie spodziewałam, może ten obcas nie wygląda, ale one są, to jest, nie wiem, 8-9 cm tak na oko. I one są naprawdę wysokie, w sensie, wiecie, ja naprawdę odkąd byłam w poprzedniej ciąży, czyli to już będzie ze 3 lata, nie nosiłam butów na obcasie. I teraz na zdjęciu myślałam, że one są niższe, ale ja takie włożyłam. No i trochę mnie podbicie bolało, jak w nich pochodziłam, w sensie pojechałam w nich do sklepu. I trochę mnie bolały stopy i się zastanawiałam, dlaczego przecież ten obcas nie wygląda tak źle, ale tak naprawdę, no on ma 8-9 cm na pewno, więc no, jak dla mnie to są mega wysokie, jak na tak, powiedzmy, pierwszy raz. One na nogach wyglądają obłędnie, jak miałam tylko jeden but na sobie, to miałam takie, oddam je, ale jak nałożyłam dwa, to naprawdę fajnie się prezentują, do płaszcza są super rewelacja, ale ogólnie Łukasz też, Łukasz ma jedne buty z tej firmy Acardo i one są naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo wygodne. On ma akurat takie wyższe trampki i z nimi też się nic absolutnie nie dzieje, więc mam nadzieję, że z tymi też będę, znaczy na pewno nie będę ich eksploatować, na przykład jak tych Adidasów, bo wiadomo, bo to są jednak buty na obcasie, a pogody mamy jaką mamy, raz słońce, raz jest deszcz, na deszcz ich nie założę, bo są zamszowe. Mi zostało jakieś 20% tej książki do przeczytania. Sorki, że ja się nie pokazuję, ale jestem jeszcze w piżamie. Ja ją po prostu sobie teraz zgram na Kindle, bo tak, bo miałam to zrobić i sprawdzić, jak się czyta na Kindle, ale ja jestem takim okropnym leniem, że do tej pory jeszcze tego nie zrobiłam.
Więc ja to zaraz zrobię i zobaczymy, jak tam się czyta. Przesłucham sobie tę dalszą część i zobaczymy. Jak szukałam teraz rozdziału, to się okazało, że już jestem tutaj w balu zimowym, rozdział 24. Patrzcie, to już jest końcówka. Dobra, to sobie klikam ten rozdział. I zobaczcie, od razu wam pokażę, jak są zbudowane te rozdziały. Zawsze przed każdym rozdziałem mamy tak jakby taki wstępik, powiedzmy, coś jakby z kronik, albo coś, co kiedyś jakiś poeta napisał, w sensie ten z książki. To są wszystko rzeczy wymyślone przez Agnieszkę Zawadkę i one naprawdę są takie, wiecie, fajnie zbudowane i takie, że wyglądają na takie prawdziwe rzeczywiście, więc to jest spoko. Dobrze, ja ogólnie nie mam pojęcia, jak się tym posługiwać i zobaczcie, no się okazało, że jednak jestem na 84%. Cześć, w końcu. Znaczy, w sensie witam was ponownie, no bo jest cały czas ten sam dzień, jest cały czas poniedziałek, 27 marca. Ale w końcu mogę zakończyć tego reading vloga. Naprawdę. Wiecie, to jest taka trochę moja porażka jako twórcy. W sensie twórcy przez małe te oczywiście, bo to, co ja robię, to jest po prostu zwykłe amatorstwo i zwykła zabawa z mojej strony. Kręciłam jednego vloga przez cały miesiąc i pomijając ten fakt, że ja go kręciłam przez ten cały, no dobra, nie cały miesiąc, no 3 tygodnie, ale pomijając ten fakt, to ja go zaczynałam jeszcze 3 razy, rozumiecie, sorki, że to takie uzewnętrznianie się, ale po prostu, nie wiem, chciałabym o tym wspomnieć, zaczynałam go 3 razy, po prostu wiecie, chciałabym o tym wspomnieć, żeby to się więcej nie powtórzyło. Jeżeli coś powiemy na głos, jeżeli coś zakomunikujemy światu, to inaczej troszeczkę podchodzimy do sprawy i to jest taka moja, powiedzmy, terapia wewnętrzna, zewnętrzna. Nie wiem, jak to nazwać nawet. Z tym, że ja zaczynam, nagrywałam pierwszy film, w sensie przywitanie i tak dalej, co będę czytać w ogóle, po czym odkładałam książki i przez 3 dni do nich nawet nie zajrzałam. I tak wyglądały początki moich reading vlogów. No, trochę się usprawiedliwiam, tak, że jestem zdrowy i tak dalej, ale można to było ogarnąć. To, że ogarnęłam grudzień praktycznie cały, to jakby wiecie, to jest dla mnie, byłaś tutaj, a teraz jesteś niżej nawet, wy nie widzicie tego. I jak sobie pomyślę, że to jest moja najdłuższa przerwa w nagrywaniu, to też jest takie, się zastanawiam sama, jak mogłam dopuścić do takiej sytuacji i zawiodłam samą siebie po prostu w tym momencie. No i mówię, no pomimo tego, co się ze mną działo przez ten czas, można to było jakoś inaczej ugryźć, można jakby to było wpleść, kręcenie filmów wpleść właśnie tak, w ramach takiego ożywienia, pobudzenia się, bo ja naprawdę leżałam i byłam zwłokami przez ostatnie prawie 3 miesiące. I rzeczywiście teraz kręcąc tego vloga,
dochodzę powoli do siebie, wchodzę powoli w rytm czytania książek. Czytam, w sensie, no, czytam coraz więcej dziennie. I już nie mam ochoty na przykład, wiecie, siedzieć przed telewizorem i oglądać filmy, seriali, tylko po prostu mam ochotę, w sensie, bardziej się wysilić trochę i już mnie to wszystko znudziło, znużyło, chce mi się coś robić. I wiecie, ja siedzę od miesiąca w domu i to jest, wiecie, siedzenie, to, że siedzę, leżę praktycznie cały dzień w domu, nie wychodzę na zewnątrz. To, że wy widzicie, że ja gdzieś tam wyszłam, to nie, wiecie, ja przez 3 tygodnie wyszłam kilka razy z chaty tak naprawdę i to najczęściej jechaliśmy albo do rodziców, albo gdzieś na jakieś małe zakupy, żeby wiecie, żeby też odetchnąć świeżym powietrzem, właśnie do żłobka, do przedszkola na rekrutację. Zresztą w ogóle zaraz niedługo będą wyniki do dzisiaj, bo jakby system rekrutacyjny przetwarzał wszystkie wnioski i 30 mamy wyniki. I tutaj jakby nie będę już trzymała tego dłużej w tajemnicy, o co chodzi. No bo nie chciałam mówić, dlatego że ten vlog miał się ukazać dużo wcześniej. Ja myślałam w ogóle, Boże, będę siedzieć w domu, ja będę czytała książkę dziennie, ale przy masakrycznym samopoczuciu psychicznym i fizycznym to w ogóle nie było do wykonania. Tym bardziej, że ja brałam książkę, przeczytałam pół strony i mi się tak chciało spać, że nie dałam rady dłużej tego robić. I właśnie, no, złapałam się na tym, że jak opowiadałam wam wcześniej, że w poprzedniej ciąży, no to sobie myślę, mądry wydedukuję, jestem w ciąży. I po prostu, no wiecie, z dzieckiem wszystko jest okej, okay, jest super, zdrowe i tak dalej. No po prostu kamień z serca nam spadł w piątek, no byliśmy na badaniach, że po prostu odetchnęliśmy niesamowicie, bo o to się najbardziej obawialiśmy. Jak to będzie i co to będzie. No ale są inne jeszcze rzeczy i czynniki, o których po prostu nie chcę mówić. Zmusiły mnie w sumie do zostania w domu. Teraz miałam ten miesiąc, który miał sprawić, że właśnie, że będzie wszystko okej z dzieckiem. A teraz po prostu, no, są kolejne przesłanki do tego, żebym siedziała w domu. Ciąże to jest coś tak nieprzewidywalnego, że ja naprawdę, ja przez pierwszą ciążę chodziłam pracy praktycznie do końca, tylko że nastał COVID i po prostu i tak pracowaliśmy zdalnie. Już w ogóle prezes mi kazał iść na zwolnienie, czemu ja jeszcze w ogóle pracuję, że jakby no w ogóle nie powinno mieć kontaktu ani z tymi dokumentami, ni z tym wszystkim, co się przewodzi, więc poszłam wtedy już na zwolnienie, ale to był 7 miesiąc. A teraz po prostu trzeba było pójść wcześniej, czego ja się kompletnie nie spodziewałam, no ale nie chciałam w ogóle dopuścić do swojej myśli, że będę siedziała w domu. Znaczy, bo jakby to było, wiecie, takie wolne, że mam sobie wolne i mogę sobie robić co chcę, no to super, tak? W sensie bardzo mam dużo rzeczy, nad którymi mogę pracować, rozwojowych, mam kanał, robię jeszcze, w sensie pracuję też trochę nad innymi rzeczami, więc gdzieś tam dla mnie to byłby moment, w którym ja mogłabym się rozwinąć, ale w czasie, kiedy wiecie, kiedy nie możecie nic zrobić tak naprawdę, no teraz powiedzmy, że trochę jestem w stanie odżyć, jeżeli chodzi fizycznie, bo już wiecie, najgorsze takie moje dolegliwości minęły. Teraz już na szczęście czuję się dużo lepiej, mam dużo więcej energii, ale za dużo zrobić nie mogę, więc tak jakby to jest w tę stronę, ale na pewno po prostu mam więcej ochoty i więcej chęci, że wiecie, mogę rozwijać kanał i nie muszę przy tym chodzić, nie muszę się przy tym poruszać, wychodzić z domu, robić jakieś dziwne rzeczy, więc na pewno, no na pewno tutaj, wiecie, będzie spoko. Nie wiem w ogóle jak to wyszło, bo gadam jakieś głupoty, w sensie, nie wiem, pierwszy raz tak się czuję, że mówię, tak wiecie, oficjalnie przed kimś, oprócz tak pojedynczej osobie, o mojej ciąży, ale no to jest takie, to jest coś, co wiecie, po prostu chciałam zrobić, chciałam wam to powiedzieć. Ciężko byłoby mi ukryć to, że siedzę sobie w domu i nagrywam filmy, czy to jest poniedziałek, czy to wtorek, i wiecie, Boży dzień cały, a wy macie takie, czy ona przestała chodzić do pracy? Gadam bez sensu i pewnie też już myślicie, Boże, szybciej przejdź ty już do omawiania tej książki. No dobra, więc tak. Przejdźmy sobie do Kindla, czytnik. On w ogóle tak jest wygaszony,
jeżeli, nie wiem, ja pierwszy raz mam styczność z czytnikiem, więc dla mnie to jest taka zupełna nowość, nie wiem, może po prostu jestem jakimś, nie wiem, zaściankowcem, nie, to źle powiedziałam, jakimś, wiecie, takim, no, dinozaurem, który w ogóle nie ma, nie wie, na jakim świecie żyje, no to po prostu tak. On tak wygląda wygaszony i nieważne, czy on jest tak wygaszony w ten sposób, w sensie on tutaj tylko odbija światło stamtąd, on się jakby nie świeci. Tak to wygląda dosyć ciekawie. Jakby to był po prostu taki rysunek tutaj zrobiony. Dobra, mniejsza o to. Jeżeli on jest wygaszony albo wyłączony, jakby to nie ma to znaczenia. On tyle samo tej energii nie pobiera. Chyba on nie pobiera tej energii, albo zużycie jest naprawdę bardzo, bardzo minimalne. Ja go teraz budzę. I mamy tutaj książki, co mi trochę przeszkadza, no ale okej, to nie jest może jakiś tamten, że on, jak ja coś otwieram, to on jest taki, że on tak myryg, wiecie, tak zanim w to wczyta, to jest taki śmieszny, tak myryga dziwnie. Widzicie, o to mi chodzi. Jest taki, że tak te przejścia są takie bardzo kwadratowe ogólnie. Fajna rzecz, bardzo, to wygląda rzeczywiście jak taka kartka. Może taka trochę ciemniejsza kartka, ale jest spoko. Bardzo fajnie się z tego czyta. Odkryłam tutaj coś takiego, że jest, mamy możliwość czegoś takiego, że nam pokazuje czas przeczytania książki, znaczy przeczytania rozdziału. Wzorki odłożę. Oj, widzicie, za każdym razem coś innego się pojawia. Pojawia się nam czas do końca przeczytania danego rozdziału. I to nie jest tak na przykład jak w Legimi, że to tylko po prostu pokazuje sobie jakiś tam czas. Tylko rzeczywiście on dostosowuje ten czas do naszej prędkości czytania. Czyli z taką prędkością, z jaką my sobie klikamy te strony, to on taki nam czas pokazuje, jakby wyliczając, co tam nam zostało. Coś, czego mi brakuje, to jest to, ile stron zostało do końca rozdziału. On tutaj jakby nie ma tych, on jest tutaj bardzo tajemniczy, jeżeli chodzi o te strony, on nie pokazuje, ile tam jest stron, więc to było takie dziwne. No i to wiecie, no to odświeżanie jest takie bardzo, na bardzo, bardzo niskim poziomie, ale czy to jest potrzebne do tego, żeby czytać książkę? No nie, po prostu to jest coś, do czego ja się przyzwyczaiłam w telefonie, że wszystko szybko działa i płynnie i tak dalej. Ale ogólnie spoko, możemy wybierać rozmiar czcionki, odległość między wierszami, marginesy, rozmiar czcionki, mówiłam tak, i w ogóle rodzaj, rozmiar czcionki. W niektórych książkach pewnie jest też możliwość pochylenia. W tej akurat nie było, więc tego nie sprawdziłam. Możemy sobie wybrać, czy czytamy poziomo, czy pionowo, więc to też jest spoko. Ogólnie chyba się po prostu do niego przekonam, jeżeli chodzi o takie czytanie, wiecie, na dłuższą metę. No mówię, na razie przeczytałam bardzo mało na tym e-booku i na tym Kindlu. I to po prostu pójdzie dalej. Dobrze, jeżeli chodzi o samą książkę, bo już nagrywam, Bóg wie ile czasu. Ja postanowiłam jej ostatecznie nie kupować i postanowiłam ostatecznie nie kupować tej drugiej części w ogóle. Jeżeli będę mówiła jakieś głupoty, to zwalam to na ciąży, bo naprawdę mózg się lasuje w ciąży strasznie. I w pierwszej miałam to samo i teraz też mam, o Jezu, to jest tak straszliwe. Jak ja chodziłam do pracy przez ten czas, co byłam w ciąży, to myślałam, że po prostu mnie coś strzeli. Nie dość, że się masakrycznie źle czułam, to jeszcze w tym czasie trzeba było myśleć, a mój mózg nie pracował zbyt dobrze i durnowate rzeczy po prostu gdzieś tam, nie wiem, musiałam się pilnować 5 razy bardziej, żeby właśnie nie wyszły te durnoty. Dobra, wyklęci. Po prostu nie będę kupowała tych książek na razie. Zobaczę, jak będzie wyglądała kolejna książka z tego cyklu. Dlatego po prostu, że nie jest to szczyt książki, który ja myślałam, że to będzie. Książka sama w sobie jest bardzo fajna, ale mamy tutaj taką nierówną stylistykę. Mamy tutaj, czasem właśnie były takie śmieszki, pokazywałam wam fragmenty z butem Kopciuszka, że będą dupy, że został gdzieś tam zgubiony but i będą go szukać po wszystkich laskach w królestwie czy tam w cesarstwie. Ja no to zbyłam z tego po prostu. Oczywiście to był pomysł jakiegoś tam żołnierza, który szybko został skontrowany, że to jakby, że wiadomo kto to zrobił, więc jest bez sensu coś takiego. Ale uśmiechnęłam się do siebie. Fajny, ten romans, który tam się nawiązuje, jest całkiem fajny, w sensie on się jeszcze nie nawiązał przez całą tą książkę, ale my już wiemy, że tam jest wątek romantyczny,
ponieważ jedną i drugą stronę w jakiś sposób ciągnie do siebie. Świat jest naprawdę bardzo fajnie zbudowany. Mamy takie, wiecie, dużo różnorodności, mamy różne krainy. Mamy tam bardzo fajne takie, powiedzmy, rasy. Może to trochę źle zabrzmi, ale wiecie, mamy na przykład taką złodziejko-wojowniczkę, która, i to jest grupa, raj, albo nie wiem, czy to grupa, no tak jakby wiecie, no tak jakby, nie wiem, no jakbyście grali w grę i musicie wybrać rodzaj postaci, no to właśnie są raj. To są tacy najemnicy, powiedzmy, tak wiecie, można ich tam gdzieś tam za kasę wynająć. I oni walczą z różnymi rzeczami, są też przygotowani do tego, żeby walczyć z siłami nadprzyrodzonymi. I też na przykład raj ma taką, ma taki zakaz, jakby w ogóle, że fizycznie nie mogą tego zrobić, nie mogą nikogo zabić. Ich broń nie zabija, tylko człowiek zapada w sen. I też właśnie raj mogą spowalniać czas. I to mamy już na samiuteńkim początku, bo nasza główna bohaterka, która się nazywa Raven, jest właśnie raj. Mamy też władców cieni, którzy są w stanie, jakby mają taką moc kontrolowania różnych cieni. Oni są chyba najpotężniejsi tam w tym całym świecie. Mamy czarodziejki, mamy dzieci dawnej magii, coś takiego, wiecie, to jest takie pomieszanie z poplątanym różnych światów fantastycznych, że ja naprawdę miejsce miałam takie, ktoś tu do mnie mruga z innej książki. Więc mamy coś takiego, którzy są, oni mają postać jakichś na przykład lisów albo coś tam, ale znam wcześniej, są ludzcy, no nie? W ten sposób. Są elfowie, którzy kiedyś właśnie żyli na tych krainach, ale tam się przenieśli, czy zostali wypędzeni, nie pamiętam. Więc naprawdę jest tego dużo. Są to różne. I oczywiście mamy jeszcze zwykłych ludzi, tak, którzy tam żyją i oni są większością, ale reszta jakby dla nich nie jest czymś dziwnym i czymś obcym. No i właśnie, przechodząc do tego, jak wygląda ta książka. Mamy właśnie Raven. Nie wiem, w audiobooku ta lektorka czytała ją Raven, ale to się pisze jak Raven, więc no ja wczytałam w głowie Raven, ona czyta Raven, więc powiedzmy, że to, jeżeli to zostało ustalone z autorką, to jest Raven, która zakłada się z pewnym skrzatem, że ukradnie biżuterię, znaczy ukradnie cokolwiek z komnaty cesarzowej na Herys, która jest cesarzową wszystkich tych krain, ona jakby, tak wiecie, wzięła, zagarnęła i robi to z powodzeniem, przez co zaczyna być ścigana. Po drodze spotyka czarodziejkę Alianę, która jej pomaga w ucieczce, bo ona też chce uciec. I one tak w sumie ze sobą trzymają, ale w pewnym momencie się rozdzielają. Raven zostaje pojmana przez władcę cieni, generała Nataniela de Artesa. I to właśnie oni tutaj ze sobą będą, w sensie podejrzewam, że w drugiej części już tam jakiś tam romans się między nimi nawiąże. Bo wiecie, czuć tą chemię między nimi, czuć te napięcie, więc na pewno coś tam się urodzi. Z tym, że Nataniel ma zupełnie inne plany do Raven niż dostarczenie jej do cesarzowej. No i wiecie, no i ogólnie też ta cesarzowa, różne rzeczy się o niej dowiadujemy, różne rzeczy się dowiadujemy też o jej straży, o jej generałach i tak dalej. No i tutaj właśnie to był główny wątek, żeby spełnić to, co Nataniel tam sobie wymyślił, co on tam sobie knuje i tylko tą ścieżką podążaliśmy. I to w zasadzie nic więcej się nie działo. Gdzieś tam był jeden poboczny wątek, który nie był potem kontynuowany już w książce, ale na pewno będzie kontynuowany w drugiej części. Więc widać, że jest jakiś większy plan na ten świat fantazy, na to, co się tam będzie działo. Tylko po prostu ta pierwsza książka, nie wiem, może to po prostu był jakiś taki, wiecie, wstęp do tej całości, do tego, co się tam będzie działo. Jednakże dla mnie za mało, w sensie on był fajnie napisana książka, ale za mało mnie porwała. Nie miałam takiego wrażenia, że muszę czytać, muszę wiedzieć, co będzie dalej, o co tam chodzi, bo to było takie mało zagadkowe, jednopłaszczyznowe. I to nie jest jakaś tam ogromna wada, ale nastawiłam się na coś innego. Wiecie, jak to jest, tym bardziej, że naprawdę początki tej książki zapowiadały, że to będzie coś takiego właśnie jak trylogia Licaniusa. Mam nadzieję, że dosyć wystarczająco o tym powiedziałam, dlatego że w opisie tej książki za dużo nie ma.
Ja nie mogłam się spodziewać niczego tak naprawdę, bo nie wiedziałam, o czym jest ta książka, ale już po przeczytaniu właśnie Wam zdradzam, o czym to jest. Jeżeli jesteście zaciekawieni, to zapraszam. W ogóle no to jest polski twórca, więc warto wspierać, warto to rozpowszechniać, rozszerzać, tym bardziej, że to jest naprawdę dobra książka. Nie jest, wiecie, nie jest to jakiś majstersztyk, tak? Ale jest to dobra książka, która po prostu wymagałaby takiej, wiecie, większej korekty i jakiegoś tam większego władania językiem przez pisarkę. W sensie chodzi, zaraz muszę rozwinąć tę myśl, teraz muszę rozwinąć tę myśl, nie? Chodzi o to większe władanie piórem. To, że wiecie, żeby dialogi były takie bardziej wiotkie, takie bardziej nieuchwytne, takie, żeby ta książka ogólnie była taka mocno, mocno zachęcająca, żebyśmy cały czas chcieli wiedzieć, co będzie dalej. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. W ogóle zrobiłam dzisiaj turbo duże zakupy na Empiku. Dawno nie kupowałam książek, oh my god. Więc kupiłam dużo książek w Empiku, kupiłam też grę, się z Wami podzielę. I to mnie natchnęło, jak zobaczyłam jeszcze, jakie są zapowiedzi. Natchnęło mnie na to, żeby po prostu przedstawić Wam, tak jak zawsze robiłam, tylko no teraz to już jestem spóźniona z tym wszystkim, ale po prostu przedstawię Wam te premiery, te zapowiedzi, jakie będą właśnie na okres wiosenny i oczywiście, które z tych pozycji mnie interesują. W ogóle też nagrywam, jeżeli chodzi o to nagrywanie vlogów, na początku roku, przełom roku, zaczęłam nagrywać vlog z czytania na południe od Brazos, ale go przerwałam, bo zaczął mi się bardzo intensywny okres w pracy i po prostu nie miałam siły nawet po robocie się jakby kontynuować czytanie tej książki, więc też przerwałam, dopiero skończyłam ją czytać w lutym. I też po prostu wyliłam wszystkie materiały z tego vloga. A miałam po prostu wszystko, jak ścinam włosy sobie te na krótko, mój outfit na Sylwestra. Jakieś różne inne naprawdę fajne rzeczy, fajne ujęcia, fajne kadry, których mi było tak szkoda wyrzucać. No ale wiecie, do niczego innego w życiu mi się nie przydadzą, tylko do vloga były potrzebne. Ale no naprawdę byłam taka zadowolona z tej pierwszej części, no. Ale niestety życie napisało swój scenariusz i musiałam to wszystko wyrzucić. Także smuteczek. Dobra, no nie wiem, kto tutaj dotrwał do końca, kto mnie wysłuchał, więc pozdrawiam Wam, pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo ciepła. Teraz jest w końcu wiosna, jest naprawdę fajnie na zewnątrz, jest tak zachęcająco, że mam nadzieję. A ja w ogóle pomimo tego, że jestem w domu, to też jestem chora. Ja w ogóle nie ogarniam tego. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.